Dzień dobry Państwu, ponownie witamy z Toru Krzywa. Tym razem kolejny zawodnik przygotowuje się do drugiej eliminacji. Cześć, jestem Szymon, jestem drugim z trzech zawodników wybranych przez pana Marka. Będę brał udział w drugiej rundzie BSK Tech wyścigi górskie w Srebrnej Górze. Jesteśmy na torze Krzywa, przymierzamy się do samochodu, przymierzamy fotel, pasy, testujemy samochód, sprawdzamy jak zachowuje się na torze i przygotowujemy się do drugiej rundy. Mamy w tym momencie czas na to, żeby dokładnie wszystko przymierzyć, żeby potem już na odcinku specjalnym nie tracić czas na zbędne ustawienia. No i co? Zobaczymy jak wyjdą testy. Tak jak zwykle oczekujemy od zawodników, żeby zgłaszali nam wszelakie problemy ewentualne z samochodem. Jak wiecie, po pierwszej eliminacji mieliśmy awarię silnika, więc mamy teraz już nowy motor, więc też jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wyjdzie. Natomiast co najważniejsze, dołożyliśmy tą modyfikację, którą w regulaminie jest dozwolona, czyli mamy wzmocniony z Toyoty Yaris, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, kulka wybieraka, jak zwał, tak zwał. W każdym razie widać wyraźną poprawę, jest już bardziej precyzyjna i miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli już problemu z trafianiem w biegi. No niestety te samochody jakby nie są stworzone do bardzo agresywnej jazdy, natomiast teraz wydaje mi się, że to już jakby ten problem mamy absolutnie z głowy, więc za chwilkę zaczynamy i miejmy nadzieję, że to wszystko się po prostu sprawdzi i nasz zawodnik bez problemu ukończy drugą eliminację. Doświadczenie w motorsporcie jak na mój wiek mam dosyć duże. 4 lata w gokartach, chwilę przerwy i 5 lat w samochodzie. Jak na mój wiek jest wystarczające. Głównie to były w samochodzie były rajdy szutrowe, ale próbujemy się przestawić z powrotem na asfalt i zobaczymy jak to będzie.